Tester elementów to bardzo przydatne narzędzie w warsztacie elektronika i majsterkowicza. W tym odcinku rzucimy okiem na DSO TC3, czyli nie tylko tester, ale również oscyloskop i generator w jednym. Zapraszam na film. Urządzenie przychodzi w małym pudełku z sondą oscyloskopową wraz z przejściówką MCX dołączoną w osobnym opakowaniu. Na samej górze mamy takie pudełko z przewodami pomiarowymi, 3 chwytaki, kabel MCX zakończony 2 krokodylkami oraz kabel USB-C do ładowania testera. Następnie mamy całkiem grubą instrukcję w postaci takiej książeczki, w której próżno szukać języka polskiego, jest natomiast język angielski. Kartkę z ostrzeżeniem odnośnie konieczności rozładowywania kondensatorów przed pomiarem oraz niedokonywaniu pomiarów na wpiętym kablu USB, jak również z informacją o braku izolacji galwanicznej pomiędzy gniazdami w przypadku chęci mierzenia wyższych napięć oscyloskopem. Na samym dnie znajduje się sam tester. Jeśli chodzi o parametry, mamy kolorowy wyświetlacz 2,4 cala, akumulator 1500 mAh, ładowany przez dołączony kabel. Oscyloskop posiada częstotliwość próbkowania na poziomie 10 megasampli na sekundę, pasmo analogowe 500 kHz, rezystancję wejściową 1 megaohm, pracę w trybie sprzężenia AC/DC, maksymalne napięcie wejściowe 400 V dla sondy o tłumieniu razy 10, czułość wejściowa od 10 mV do 10 V na działkę, 3 tryby wyzwalania z możliwością wyboru zbocza sygnału, możliwość zamrożenia przebiegu oraz automatyczne pomiary parametrów sygnału. Tester elementów sprawdza tranzystory bipolarne, diody o różnym spadku napięcia, jak również diody Zenera do 32 V, MOSFETy, tyryzystory i triaki, kondensatory o pojemności 25 pF do 100 mF, rezystory do 50 megaohmów, cewki o indukcyjności od 10 mikrohenrów do 1000 mHn, urządzenie mierzy również napięcie stałe do 40 V. Testuje czujnik temperatury DS18B20 oraz czujnik wilgotności DHT11 i rozpoznaje kody pilotów na podczerwień w protokole NEC. Natomiast generator wytwarza kilka przebiegów, sinusa od 1 Hz do 100 kHz z regulacją amplitudy do 3,3 V, prostokąt do 100 kHz o stałej amplitudzie, sygnał PWM z regulacją szerokości impulsu, sygnał trójkątny do 100 kHz z regulacją amplitudy, sygnał ramp z regulacją narastania oraz kierunku zbocza i napięcie DC od 0 do 3,3 V. Urządzenie prezentuje się bardzo przyzwoicie. Obudowa wykonana jest z plastiku w takim matowym, czarno-niebieskim wykończeniu. Na górze mamy 3 gniazda MCX, jedno wejściowe do pomiaru napięcia, wyjściowe generatora sygnałowego oraz wejściowe do sondy oscyloskopowej. Z przodu znajduje się wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala, chroniony taką plastikową szybką, która niestety jest mocno odbijająca i łatwo zbiera odciski palców. Tutaj z boku pod ramką wyświetlacza jest odbiornik podczerwieni wykorzystywany do testowania pilotów zdalnego sterowania. Tu mamy złącze ZIF do pomiaru elementów, zamykane na taki zatrzask oraz 6 gumowych przycisków, z czego jeden pełni funkcję wyłącznika oraz powrotu. Na spodzie jest gniazdo USB-C do ładowania urządzenia oraz aktualizacji oprogramowania, natomiast tutaj z boku możemy zauważyć jeszcze taki otwór, dający dostęp do przycisku resetu. Z tyłu mamy taką tabliczkę znamionową, na której napisana jest pojemność akumulatora 1500 mAh oraz taką stopkę, po rozłożeniu której możemy postawić sobie sprzęcik pod kątem i bez problemu operować, nie obawiając się o jakieś przewrócenie. Tester uruchamia się niezwłocznie po wciśnięciu włącznika. I tak wygląda główne menu. Jeżeli chodzi o ekran, jest to zwykły LCD o przyzwoitych kątach widzenia. Ma regulowaną jasność podświetlenia. Menu główne wygląda w ten sposób i jest zaanimowane. Możemy sobie wybrać M-tester, czyli tester elementów, oscyloskop, generator oraz narzędzia. Dodatkowo, jeżeli przytrzymamy przycisk OK, wchodzimy w ustawienia urządzenia, gdzie możemy sobie włączyć lub wyłączyć pokazywanie loga na starcie, zmienić język z angielskiego na chiński, ustawić głośność wbudowanego piszczyka, podświetlenie wyświetlacza, a także zresetować ustawienia i na końcu sprawdzić wersję oprogramowania urządzenia. Wracamy tym przyciskiem, widać, że menu jest ładnie animowane i działa dość płynnie. Na początku przetestuję oscyloskop, rzucimy sobie też okiem na tą sondę pomiarową. Ale zanim to zrobię, pozwólcie, że krótko przedstawię partnera dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie już dość samodzielnego trawienia płytek, plam na ubraniach ponad siarczanie sodu, czy stępionych wierteł od laminatu, może warto zainteresować się ofertą PCBWay, który wyprodukuje Wam piękne dwustronne PCB już od $5 za 10 sztuk do maksymalnych wymiarów 10×10 cm. Dodatkowo rejestrując się przez mój link w opisie filmu, otrzymacie kupon na $5 na ich usługi i będziecie mogli wylosować swoją nagrodę z okazji 9. rocznicy powstania firmy. Zachęcam do zapoznania się z ofertą PCBWay. A teraz jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o dołączoną sondę oscyloskopową,
To jest to oczywiście chińska sonda, natomiast jest całkiem przyzwoita, bez problemu nada się do pomiarów oscyloskopem i zauważcie, że ma pasmo przenoszenia aż 100 MHz na tłumieniu razy 10, także o wiele więcej niż te 500 kHz, które deklaruje producent dla tego oscyloskopu, dlatego zdecydowanie warto dopłacić te kilka złotych, zwłaszcza dla tej przejściówki, którą otrzymujecie w zestawie, no bo bez niej po prostu nie podłączycie sondy do tego oscyloskopu. I tutaj ważna kwestia odnośnie tego połączenia, to gniazdo jest tutaj małe, ono nie ma takiej wytrzymałości mechanicznej, jeżeli podłączymy tutaj sondę przez tę przejściówkę, to tak to wygląda. Istnieje duże ryzyko, jeżeli nam spadnie na przykład ten oscyloskop na ziemię, to w tym miejscu się po prostu to wygnie lub nawet urwie. Także na to trzeba uważać. I tutaj jeszcze dodam, że w moim zestawie nie było tej sprężynki bezindukcyjnej, która pozwala na uniknięcie zakłóceń podczas pomiaru, generowanych przez ten długi kabelek masowy z krokodylkiem. Zawsze przed pierwszym użyciem nowej sondy należy ją skompensować, robi się to poprzez regulację tego trymera, tym właśnie dołączonym do zestawu śrubokręcikiem, żeby po prostu sonda nie obcinała nam pasma i nie tłumiła wyższych harmonicznych sygnałów. I potrzebujemy jakiś przebieg z wyższymi harmonicznymi. Zwykle jest to przebieg 1 kHz i taki tutaj mamy na wyjściu generatora. Całe szczęście. Widzicie, że ten przebieg jest taki obcięty tutaj. Sonda jest niedopasowana do wejścia oscyloskopu. Regulujemy sobie tym trymerem w taki sposób, żeby przebieg był idealnie prostokątny. Wtedy mamy pewność, że te wyższe harmoniczne, które są w tym miejscu, będą prawidłowo przenoszone, nie będzie tutaj tłumienia. I tak to powinno zawsze wyglądać. Natomiast na potrzeby filmu ja skorzystam z kabla koncentrycznego podłączonego po prostu do generatora. Oscyloskop jest dość prosty w sterowaniu, chociaż jego funkcjonalność jest ograniczona. Strzałkami w bok wybieramy sobie daną funkcję, która nas interesuje, a strzałkami góra-dół zmieniamy sobie jej wartość. Tutaj na przykład macie czułość, tłumienie, podstawa czasowa, sprzężenie DC-AC, ta niebieska strzałeczka to jest poziom wyzwalania, przesuwamy sobie góra-dół i zmieniamy sobie wartość triggera. Tutaj mamy wyzwalanie zboczem narastającym oraz opadającym. Natomiast tutaj tryby wyzwalania auto, czyli taki standardowy, normal, czyli tylko i wyłącznie jeżeli będzie tutaj w zakresie, i pojedynczy, od razu się tutaj zatrzymał. Ta strzałka służy do przesuwania wykresów w ten sposób. I to generalnie tyle. Przytrzymując ten przycisk włączamy sobie wszystkie pomiary. Mamy wartość maksymalną, minimalną, średnią, RMS, pik-pik, częstotliwość, wypełnienie oraz długość jednego okresu. Natomiast przytrzymując ten przycisk zatrzymujemy przebieg na ekranie. Co ciekawe, w odróżnieniu od normalnych oscyloskopów, tutaj podczas zatrzymania przebiegu, czy to jest w trybie pojedynczym, czy w trybie takim zatrzymania, nie da się w ogóle tutaj zmieniać tego przebiegu. Zobaczcie, nawet zmieniając amplitudę, nic się nie dzieje, wszystko stoi. W normalnym oscyloskopie ten przebieg by się po prostu rozciągał, żebyśmy mogli zobaczyć więcej szczegółów, natomiast tutaj po prostu nic. Tak samo jeżeli chodzi o podstawę czasową, on powinien się teraz zwężyć i niestety nic takiego się nie dzieje. Także jest to spore ograniczenie. I tutaj kolejna ciekawostka, jeżeli nie ma pełnego przebiegu na ekranie, czyli całego okresu, oscyloskop nie jest w stanie się prawidłowo synchronizować. Dopiero w tym momencie. Oczywiście sprzęt posiada tryb auto, żeby szybciej można było ustawić parametry wejściowe, klikamy OK. I wchodzi w tryb auto, sam dopasowuje ustawienia do badanego sygnału. Oscyloskop nie posiada żadnej dodatkowej pamięci dla przebiegu, mamy tylko to, co jest na ekranie, jak również nie jesteśmy w stanie zapisywać tych przebiegów na żaden zewnętrzny nośnik czy do pamięci wewnętrznej. Teraz sprawdzimy sobie szerokość pasma analogowego. Zacząłem od 1 Hz, żeby zobaczyć, jak oscyloskop pokazuje takie wolne sygnały. No i zobaczcie, jest całkiem spoko. Powyżej 100 milisekund przechodzi w taki tryb, to się nazywa roll mode. No i dajmy 10 Hz. Auto. Bez problemu. 1 kilo. OK. Mamy amplitudę 1 V pik-pik na wejściu. I taka też jest podana przez generator. Także pasmo według definicji zakończy się, kiedy wartość napięcia pik-pik spadnie na 0,707 V. 10 kilo. Wszystko OK. 100 kilo. W porządku. 200, 300, 400, 500 kilo. Amplituda już spadła na 0,84 V, ale mieści się w tym deklarowanym paśmie 3 dB, także jest w porządku. Jedziemy dalej. 600 kHz i 700. Mamy równe 0,7 V pik-pik, także to jest pasmo analogowe tego sprzęciku. Ale coś na pewno da się tym zmierzyć. Jakieś czujniki samochodowe, może nawet jakieś przetwornice, sygnały PWM i tak dalej.
I zobaczcie, przykładowo mam sygnał PWM. Nawet udało mu się zsynchronizować do wypełnienia 5%. Zmienimy sobie wypełnienie. I tak to wygląda tutaj. Możemy zmienić trochę postawę czasową, żeby było więcej tego widać. Jest bez zarzutu. Także da się wykorzystać do czegoś ten sprzęcik, oczywiście w ograniczonym zakresie. Zobaczcie, 5% wypełnienia. Natomiast sam przebieg prostokątny o częstotliwości 100 kHz wygląda w ten sposób. 200 kilo, 300, 400, 500. No oczywiście tutaj nie ma szans na ładny przebieg, no ale zobaczymy jak wygląda. No prawie sinus. Przy 300 kilo jeszcze wygląda w miarę jak prostokąt. Z tego co widzę, ustawienia oscyloskopu są zapisywane po wyłączeniu urządzenia. Także spoko. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się. Jest ok. Warto jeszcze pokazać jak wyglądają przebiegi na maksymalnej czułości 10 mV peak peak, 20 mV, 40 mV. Pomiary się zgadzają, mamy 40 mV. Także tak to wygląda. Maksymalna czułość nie jest duża, jeżeli przełączymy sondę na razy 10, to będziemy mieć tutaj tylko 100 mV na działkę. Także warto o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o generator, to tak się to prezentuje. Mamy tutaj sinusa 100 kHz, 3,3 V amplitudy. Amplituda rzeczywista jest trochę niższa, zobaczcie. Mamy możliwość regulacji co 0,1 V. Zauważcie, że jest to przebieg, który zaczyna się od zera. Tak wygląda sterowanie. Przytrzymując, przyspieszamy to. Natomiast z tego co widzę, po ustawieniu maksymalnej częstotliwości, klikając strzałkę w dół, przeskakuje mi na 1 Hz. Nie będę się nad tym rozwodził. Przebieg prostokątny. kHz. Jest ok. Sygnał PWM, tak? Częstotliwość zostawimy, zobaczmy na wypełnienie jak wygląda. ...90%, 100%, znowu przeskoczył mi na 0. Przy 1% tak to wygląda. 5%, 10, 50 i 100%. Przebieg trójkątny, również regulowana amplituda. Działa tak samo. Tutaj również widać, że różnica w amplitudzie występuje. Mamy 2 V, jest 1,76. Tutaj mamy sygnał RAM, czyli taki narastający w czasie. No i zobaczmy. 100 kHz. Amplituda. również na wyjściu amplituda jest niższa i jeszcze wypełnienie. A, w ten sposób to działa, dobra. Czyli możemy sobie ustawić jakby obrócenie tego przebiegu. Ok. No i sygnał DC, 3,3 V. W porządku. W przypadku testera elementów porównam jego wskazania z takim innym chińskim testerem, natomiast jeżeli chodzi o pojemność i indukcyjność, z takim miernikiem RLC, który jest powiedzmy w miarę dokładny. Zacznijmy od tranzystora BC337NPN. Ok, mamy tranzystor NPN, wyprowadzenia są opisane analogicznie tam, gdzie włożyliśmy nóżki. Mamy wzmocnienie, napięcie baza-emiter oraz prąd kolektora. Zobaczmy teraz ten chiński tester. No i również mamy tranzystor NPN, wzmocnienie podobne, tutaj jest trochę inny prąd kolektora. Tego się nie ma co przejmować, ważne, że tranzystor jest zidentyfikowany i mamy opisane wyprowadzenia. Teraz tranzystor PNP KSR2004. A co my tu mamy? Zobaczcie. P-MOSFET.
No i lipa. Sprawdźmy w tym testerze. No i tu jest dobrze, tranzystor PNP, opisane wyprowadzenia. U, panie, niedobrze. Zobaczmy teraz NMOSFET. To jest IRF-Z44N. No i teraz jest OK. RDS-018 Ohma, pojemność bramki. Zobaczmy teraz ten. NMOSFET, rezystancja źródło dren, 0,2 Ohma, napięcie 599 mV, także tutaj jest OK. Tutaj mam PMOSFET, FDD5614P. Tu sobie wykorzystamy te kabelki dołączone do zestawu. No i sprawdźmy. PMOSFET, napięcie 580 mV, rezystancja źródło dren 0,53 Ohma, pojemność bramki prawie 1 nanofarad. A tutaj? Tutaj jest podobnie. Rezystancja źródło dren trochę inna, ale do przetestowania wystarczy. Tutaj mam małego triaka BT131. No i jest OK. Tutaj również jest OK. Tutaj mam jeszcze tyrystor S2800A. Z tyrystorami takie testery mają problemy zwykle, także zobaczmy. No i mamy rezystor 73 ohmy. A tutaj mamy również rezystor 68 ohmów. Także standard, nic się nie poprawiło w temacie. Sprawdźmy sobie czerwoną diodę LED. To jest tutaj podłączone. Widać jak migała. No i jest dioda LED. Napięcie przewodzenia 2,07 V. Teraz zieloną. 1,97 V. Niebieską. 2,78 V. Tutaj mam trzy diody krzemowe w szeregu. No i jest prawie 2 V w spadku. Jedna dioda krzemowa. 0,77. OK. To już przy okazji może parę rezystorów, 10 ohmów. No skąd to tyle? Jeszcze raz. No jest, 11,2. Powiedzmy, że do przetestowania wystarczy. 1 kilo. OK. 100 kilo. OK. 1 mega. OK. I 50 mega. Nie wykrywa. Teraz może diody Zenera. Jedną mam na 15 V, drugą na 27. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby ją odpowiednio podłączyć. Katoda do znaku K, a anody do A. Zobaczmy. No i proszę bardzo, 26,7 V, czyli to jest zenerka na 27. No i tutaj ma przewagę ten tester, ponieważ ten nie wykryje takiej diody. Pokażę prawdopodobnie zwykłą prostowniczą. No i mamy zwykłą prostowniczą. Ta jest na pewno na 15, bo jest opisana, ale sprawdźmy. No i ładnie, 15,7 V, także wszystko jest w porządku. Jest tutaj poprawa względem starszej wersji. To napięcie zenera powyżej 20 V było źle mierzone, natomiast tutaj wygląda, że jest w porządku. Teraz sprawdzimy sobie cewki. Porównam z takim lepszym miernikiem, powiedzmy, to powinno być 330 mikro. No i jest 320 mikro, rezystancja 4,3 Ohma. I zobaczmy tutaj. 362 mikro, także więcej, o jakieś 10%. Dla porównania jeszcze na tym testerze, zobaczcie, jest 290 mikro. Sprawdzimy sobie jeszcze coś większego, taki dławik zasilacza, jedną stronę po prostu. Prawie 2,5 mH, a na takim lepszym mierniku, jak wyjdzie, 2800, także rozrzut jest duży, no tu jest ponad 10%. GN328A pokazuje trochę lepiej, zobaczcie, 2,63 mm. Teraz sprawdzimy sobie kilka kondensatorów, powinien być tutaj pomiar ESR, to jest kondensator 470 mikro na 35 V. 461 mikro, ESR 0,1 Ohma. Teraz sprawdźmy sobie na tym mierniku, mamy 424 mikro i ESR 0,1 Ohma, dość spora różnica w pojemności. A ten, zobaczcie, jeszcze lepszy, 500 mikro, ESR 0. Także jak możecie zobaczyć, to nie są jakieś dokładne przyrządy, tylko po prostu testery. To jest 2000 mikro na 6,3 V. Mamy 2010 mikro ESR 0,1 Ohma, a na mierniku 1849 mikro ESR 0, czyli poniżej 0,1 Ohma. Dobra, zmierzyłem jeszcze raz ten kondensator, no i wyszło ESR 0,01 Ohma. Nie wiem czemu tak pokazuje ten miernik, też czasem w nim są jakieś takie dziwne przygody. I jeszcze jeden taki większy, 47 mikro na 400 V. Jest 46, ESR 005. Zobaczmy tutaj. 43,13, ESR 0,9 Ohma. Sprzęcik zdążył się już trochę rozładować, także przy okazji sprawdziłem, jaki prąd pobiera podczas ładowania. No i mamy 0,8 Ampera,
No czyli powiedzmy do pełna będzie się ładował maksymalnie 2 godziny. Zostało nam jeszcze to ostatnie menu, czyli Tools. Tutaj mamy pomiar ciągłości. W tym celu wpinamy się w te gniazda pomiarowe. No i zobaczmy, jak to wygląda. Całkiem szybki jest. Powiem szczerze, nawet mi się podoba. Następnie mamy napięcie do 40 V, nie wolno tego przekraczać. To jest wyraźnie napisane w instrukcji, bo sprzęt ulegnie uszkodzeniu. Do pomiaru napięcia używamy tego wejścia tutaj. No i zobaczmy, 1/10 V, jest 0,90. 0,5 V, 1 V, jak widać nie jest to zbyt dokładny miernik. 2 V, 3 V, 4 V, 10, 20 i 24. Tak to wygląda. Nie ma sensu tego bardziej testować, bo to nie jest raczej główna funkcja tego urządzenia. Kolejne funkcje to pomiar cyfrowego czujnika temperatury DS18B20, który niestety przed chwilą mi właśnie gdzieś zginął. Także napiszę wam w komentarzu lub ewentualnie zrobię shorta, czy to faktycznie działa. W poprzedniej wersji to działało bez problemu. DHT11 nie mam oczywiście, ale pilot mam. Tester rozpoznaje tylko protokół NEC. Z tego co się dowiedziałem, jest to najpopularniejszy protokół. No i zobaczcie, wciskam różne przyciski na pilocie i dostaję kod danego przycisku. Także wszystko tutaj działa. No i mamy jeszcze opcję kalibracji. Postępujemy według instrukcji, zwieramy wszystkie sondy i czekamy. Teraz rozwieramy i kalibracja zakończona. No i teraz tak z grubsza sobie zobaczymy, co tutaj jest. Mamy gniazdo ładowania, układ TC4056, to jest kontroler ładowania akumulatora litowo-jonowego. Tutaj mamy wejście zasilania z akumulatora. Tutaj mamy szereg tranzystorów i diod podłączonych do mikrokontrolera, także nie jest podawany na niego bezpośrednio sygnał zmierzonych elementów, więc jest w jakiś tam sposób chroniony. Tutaj również możecie zobaczyć bezpiecznik, chyba 1 A, także nie jest tak źle. Tutaj jest transil. Tu mamy dwa stabilizatory z 5 na 3,3 V. Jeżeli chodzi o napięcie to 32 V, to z tego co mierzyłem, ono jest generowane tutaj, na tym tranzystorze. Także tutaj jest zrobiona taka podstawowa przetwornica podwyższająca napięcie. Tutaj mamy buzzer, tu jest złącze pomiarowe z drugiej strony. Tutaj mamy poczwórny wzmacniacz operacyjny, tu jest układ TL431, źródło napięcia odniesienia. Tutaj mamy układ 7660, on wytwarza ujemne napięcia z zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Jeżeli chodzi o mikrokontroler, to jest niestety tutaj zamazany. Podejrzewam, że to będzie jakiś Cortex M4 może. Tutaj mamy kolejny stabilizator z 5 na 3,3 V. Tutaj z tego co mierzyłem jest główne napięcie zasilania 5 V. Złącze wyświetlacza. Tu mamy wejście oscyloskopu. Tutaj jest generator, natomiast tutaj wejście pomiarowe napięcia DC. No i widać, że faktycznie nie ma tutaj jakichś zabezpieczeń. Tych układów nie udało mi się na szybko zidentyfikować, także możecie sobie sprawdzić w internecie, co to jest. Ten układ idzie do generatora, także być może jest to jakiś wzmacniacz lub bufor. Jeżeli chodzi o obwód oscyloskopu, to tutaj mamy taki elektroniczny przekaźnik. Przekaźnik mechaniczny. To jest poczwórny wzmacniacz operacyjny TL084C. Tutaj jest układ logiczny multiplexer CD4051. No i tutaj ta przetworniczka wytwarzająca napięcia ujemne dla wzmacniaczy. Mamy tutaj przycisk resetu. No i z tego co widzę, te sygnały idą do mikrokontrolera. Tutaj mamy jakieś filtry z kondensatorów. I tak to generalnie wygląda. Jeżeli zobaczyliście coś ciekawego, dajcie znać. Z drugiej strony płytka wygląda w ten sposób. Mamy tutaj przyciski, zwykłe mikroswitche, gniazda pomiarowe, odbiornik podczerwieni, dioda LED i trymer do regulacji obwodu wejściowego oscyloskopu. Jakość wykonania jest w porządku. Tutaj widać ślady topnika, jakiś odcisk palca. Tutaj również topnik, ale generalnie nie ma się do czego przyczepić. Z tego co widzę, obwód wejściowy jest podobny do TC2, a reszta się różni głównie poprzez ten mikrokontroler.
W TC2 były dwa takie pomniejsze Cortexy M3, a tutaj jest jeden większy. Za niespełna 200 zł dostajemy całkiem sporo funkcji, garść akcesoriów i schludnie wykonany sprzęcik. Natomiast trzeba pamiętać, że nie jest to profesjonalne urządzenie. Oscyloskop ma skromne parametry, chociaż na pewno będzie w jakimś zakresie użyteczny. Generator jest zbyt prosty, jego przydatność nie będzie duża. Tester elementów w większości przypadków działa dobrze, choć raz się pomylił i generalnie nie pokazuje dokładnie wartości ESR, natomiast do zidentyfikowania i oceny, czy dany element jest sprawny, powinien być wystarczający. W przypadku NIRSI nie liczyłbym na jakiekolwiek aktualizacje oprogramowania, chociaż jest możliwe wykonanie upgrade'u. Pamiętajcie, żeby dobrze rozważyć zakupy, zwłaszcza jeżeli jesteście początkującymi i nie macie dużego budżetu. Chętnie przeczytam, jakie są Wasze opinie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Sprzęt mam na warsztacie i mogę wykonać dodatkowe testy. Tyle ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego filmu.